Dobry wieczór paniom. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór państwu. Bo coś w szaleństwach jest z młodości. Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu. Co jest mądrzejsze od mądrości i rozumniejsze od rozumu. W życiu człowieka są dni, których wspomnienie pozostaje w sercu na zawsze. Jednym z nich jest z pewnością bal studniówkowy. Oto właśnie doczekaliśmy tej chwili, od której odliczać zaczniemy tradycyjne 100 dni do matury. Mamy niebywałą przyjemność powitać wszystkich państwa na długo wyczekiwanym corocznym balu studniówkowym Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Drodzy goście, szanowni maturzyści, rodzice, nauczyciele i inni zaproszeni goście. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że swoją obecnością zaszczyciliście nasz bal. Bal, który jest wyjątkowy dla naszej całej społeczności szkolnej. Jestem bardzo wdzięczny panu staroście, panu posłowi, pani poseł też za tutaj obecność w postaci swojej przedstawicielki. Jest to dla nas wielki zaszczyt. Bal studniówkowy jest balem wyjątkowym. Jest wyjątkowy dla każdego z nas. Myślę, że wielu z was już uczestniczyło w takim balu jako osoby towarzyszące. Wielu z was na pewno w takim balu też będzie uczestniczyło. Ale ta swoja studniówka jest tylko wyjątkową. Na pewno nie raz będziecie sięgali wspomnieniami do dzisiejszego wieczoru. Jest to, ten wieczór będzie niewątpliwie wyjątkowy. Ten wieczór zapadnie w waszej pamięci. Ale ten wieczór jest również takim ostatnim dzwonkiem, którym należy pomyśleć o maturze. Egzamin maturalny jest jednym z najważniejszych egzaminów w waszym życiu. Problem z tym egzaminem polega na tym, że sama matura nie otwiera wielu dróg, ale jej brak wiele zamyka. Jest to, w życiu będziecie zdawali na pewno bardzo wiele egzaminów. Chyba ten najważniejszy egzamin to jest egzamin z bycia porządnym człowiekiem. Egzamin z bycia uczciwym, bycia człowiekiem, który kieruje się w swoim życiu zasadami. I ja mam nadzieję, że również wy, kończąc naszą szkołę, oprócz tego, że zdobędziecie atrakcyjny zawód, zdobędziecie wykształcenie, również będziecie przygotowani do zdawania tego codziennego egzaminu, który w swoim życiu będziecie musieli zdawać. Mam nadzieję, że ten ostatni czas poprzedzający egzamin maturalny wykorzystacie w pełni. Jestem przekonany, że dzięki pełnemu zaangażowaniu nauczycieli, widzę to na co dzień, widzę ich pracę i zaangażowanie, ale też i wasze zaangażowanie. Jestem przekonany, że uda wam się ten egzamin zdać. Wyjątkowość balu maturalnego polega jeszcze na czymś innym. To jest bal, na którym wy uczniowie, my nauczyciele, zaproszeni goście, będziemy bawili się razem. To nie będzie spotkanie takie jak na co dzień w szkole, na lekcji, przy tablicy. Nikt was tutaj nie będzie pytał, czy macie pracę domową. Nawet was nie będziemy pytali, czy jesteście już przygotowani do matury. Jeżeli jakiś nauczyciel was to zapyta, to proszę się poskarżyć do mnie, to ja go przywołam do porządku. Dlatego przede wszystkim chciałbym wam życzyć dzisiaj udanej zabawy. Chciałbym, żeby ten wieczór był dla was wieczorem niezapomnianym. I chciałbym, żebyście mieli tak wspaniałe wspomnienia, jak ja mam ze swojego balu studniówkowego, kiedy już bardzo dawno temu, jako uczeń technikum mechanicznego właśnie tejże szkoły, wtedy bal jeszcze studniówkowy był jeszcze w szkole i pamiętam go do dzisiaj. Pamiętam, jak tam stałem gdzieś na końcu i czekałem, skończy się część oficjalna na przykład. Ale pamiętam, co myślałem wtedy, jakie miałem plany i pamiętam, że był to jeden ze wspanialszych wieczorów, jaki było mi dane w życiu przeżyć. Życzę wszystkim miłej zabawy. Dziękuję. Studniówka to taki wieczór, który skłania do chwili refleksji. Każe rozejrzeć się wokół i zapytać, dzięki komu tu jesteśmy. To właśnie teraz pragniemy na wasze ręce, szanowna dyrekcjo, kochani nauczyciele, złożyć słowa gorących podziękowań za wszystko. Za ciepły uśmiech tak bardzo potrzebny w chwilach zwątpienia, za stworzenie rodzinnej atmosfery, za każdą porcję wiedzy, którą nam przekazaliście. To dzięki wam, drodzy nauczyciele, poznaliśmy tajemnice, zmienialiśmy swe poglądy i zapatrywanie na otaczający świat. Dojrzeliśmy. Pragniemy złożyć ukłon w stronę naszych wychowawców,
którzy nigdy nie żałowali sił, by przemawiać nam do rozsądku, który w młodzieńczym życiu gdzieś ginie. Przyznajemy, że nieraz byliśmy powodem waszych zmartwień i nieprzespanych nocy. Dlatego tak mocno chcemy przeprosić za popełnione błędy i podziękować za wyrozumiałość. Szczególne podziękowania składamy wam, nasi drodzy rodzice. Jesteście przy nas we wszystkich ważnych chwilach naszego życia. Tych trudnych i tych szczęśliwych. Takich jak ta dzisiejsza noc. Nieustannie otaczacie nas troską i ciepłem. To wam zawdzięczamy najwięcej. Życzymy wam, byście mogli być z nas dumni jako dojrzałych i wartościowych ludzi. Wszystko, co osiągamy, jest owocem waszych starań, wyrzeczeń i wysiłku włożonych w nasze wychowanie. Dziękujemy także za trud włożony w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Prosimy również o przyjęcie gorących podziękowań pani Edycie Kierz i pani Beacie Gońce, które nie szczędziły sił i czasu, aby nauczyć nas kroków poloneza.